siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty Set. Szósty set przedsezonowo. Witają Was Piotr Złoch ze studia w Warszawie. I ze studia w Warszawie Filip Korfanty. Jesteśmy już na finiszu naszego cyklu przedsezonowego. Odliczamy do Plus Ligi. Usłyszeliście już o 11 drużynach, które rozegrają nadchodzący sezon Plus Ligi, a ten sezon nadchodzi dużymi krokami, bo dzisiaj mamy w poniedziałek, 7 września, no a już w piątek mamy pierwszy mecz Plus Ligi. No a skoro 11 drużyn za nami, szliśmy od samego dołu, no to dzisiaj przyszedł czas na trzecią drużynę poprzedniego sezonu. Wczoraj czwarta drużyna Jastrzębski Węgiel, a trzecią drużyną poprzedniego sezonu Filipie Była PGS Krabbeł-Chatów. PGS Krabbeł-Chatów, drużyna, która od samego początku Polskiej Ligi Siatkówki występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej i przez te już 20 sezonów chyba, jeżeli dobrze liczę, tylko 4 razy znajdowała się poza podium na koniec rozgrywek, a 2 te miejsca przypadły na w zasadzie sam początek ich pobytu w Polskiej Lidze Siatkówki. Sezon 2002-2003, miejsce 6, sezon 2003-2004, miejsce 4. Ale od 2004 roku niekwestionowana dominacja. Mówiło się o tym, że kto ma Mariusza Wlazłego, ten ma Mistrzostwo Polski. Faktycznie Mariusz Wlazły w swojej najwyższej formie był zawodnikiem, którego po prostu nikt nie był w stanie zatrzymać i to zaowocowało 7 Mistrzostwami Polski z rzędu. I kto obalił dominację PGS Krybełchatów, jak już tak cię odpytuję, Filip? Gdzieś niedaleko mojego studia w Rzeszowie znajduje się taka hala pod promy i tam była taka drużyna Gaseko Resowie i po tych wielu latach dominacja Skry i Mariusza Brazowego została przełamana w dużej części przez innego bombardiera z Niemiec, Georga Grozera. Tak, 7 Mistrzostw Polski z rzędu w tamtym okresie, do tego dorzucone 5 Pucharów Polski, 2 miejsce w klubowych Mistrzostwach Świata, a żeby dostać się do klubowych Mistrzostw Świata, to trzeba być też czołową drużyną w Europie. 3 miejsce w Lidze Mistrzów i 2 miejsce w Lidze Mistrzów, więc co nie miara tych sukcesów PGS Krybełchatów. 2 miejsce w Lidze Mistrzów, a też warto przypomnieć, jak bardzo blisko była Skra w ogóle zwycięstwa w całych rozgrywkach, bo tamten mecz finałowy z Zenitem Kazań to już tak właściwie obóz była Skra od wygranej. Tak, i o ile można mówić, że no wtedy była to dominacja absolutnie niekwestionowana, tak już od tego sezonu 2011-2012, o którym wspominałeś, Filip, gdzie Asseco Resovia przełamała Bełchatowian. Skra jest cały czas w końcówce, ale już nie jest takim absolutnym dominatorem, no i powiedziałbym, że w tych ostatnich, no nie wiem, 10 sezonach, no to raczej tak odrobinę w tle właśnie najpierw Asseco Resovi Rzeszów, a w dalszej kolejności Zaksy Kędzierzyn-Koźle znajdują się bełchatowianie. Aspiracje bardzo duże, potencjał finansowy spory, gwiazdy, reprezentanci Polski, którzy bardzo często się pojawiają, natomiast no tych mistrzostw po tych 7 mistrzostwach z rzędu, no w zasadzie mistrzostwa tylko 2, a może aż 2. Trudno powiedzieć, konkurencja jest po prostu w naszej lidze bardzo duża, nie jest łatwo wygrywać z Zaksą, a wcześniej nie było łatwo wygrywać z Resovią. Zgadza się, dokładnie tak jak powiedziałeś, a i tak mimo wszystko, że ten okres trochę Skry był gorszy, to udało się przełamać taką jakby narodzoną na nowo chyba hegemonię Zaksy Kędzierzyn-Koźle, bo tam kilka mistrzostw, 2 dokładnie, potem właśnie już 3 mistrzostwa z kadencji Gardiniego się wygrać nie udało, bo właśnie ten tytuł padł łupem Skry Bełchatów, po czym jakby wróciliśmy do tego, że mistrzem Polski zostaje Zaksa, a w Skrze tych tytułów w ostatnich latach jest trochę mniej. Jakoś to się dziwnie składa z tym, że coraz starszy robił się Mariusz Wlazły. Tak, no coraz starszy robił się Mariusz Wlazły i też no przebudowa PGS Skry Bełchatów personalna musiała następować. Też Michał Winiarski przecież też był istotną postacią tej drużyny. Część zawodników kończy karierę, część zawodników już po prostu ich poziom sportowy nie daje szans na grę o Mistrzostwo Polski. No i właśnie w zeszłym sezonie też taki pierwszy element tej przebudowy miał miejsce. Można powiedzieć, że Mariusz Wlazły wreszcie miał w zeszłym sezonie no takiego już powiedzmy adekwatnego zmiennika, Duszana Petkowicza, no ale sezon 2018-2019, patrząc na najbliższą historię, nieudany, miejsce 6 znaleźli się poza półfinałem, tylko Super Puchar Polski do gabloty, no i sezon 2019-2020 przerwany przez epidemię koronawirusa, zakończyli na miejscu
trzecim, natomiast no to miejsce trzecie można by powiedzieć, że było bardzo blisko tak naprawdę czy miejsca drugiego, czy miejsca nawet i pierwszego, więc no mocna była PGS Krabbeł Chatów w poprzednim sezonie, ale no nie byli w stanie udowodnić w playoffach, że są drużyną najmocniejszą. Skończyli sezon na trzecim miejscu i no i czy to trzecie miejsce było rozczarowaniem, czy było pozycją adekwatną do ich potencjału, to w sumie nie wiem. Co ty uważasz, Filip? Ja myślę, że rozczarowaniem o tyle, że gdyby doszło do playoffów, to te wydaje mi się cztery najlepsze drużyny pod koniec rundy zasadniczej już były tak dosyć blisko siebie, jeśli chodzi o poziom. Więc to, że rundę zasadniczą wygrała Zaxa, druga była Werwa i te drużyny w sumie przegrały tylko 7 spotkań, to tyle co właśnie dokładnie z Krabbeł Chatów, no to w playoffach to mogło się już potoczyć nieco inaczej i tak kolejność mogłaby się przytasować, ale to trzecie miejsce myślę po prostu nie najgorsze dla Skry, a tutaj chyba żałować nie ma czego, bo jeśli by to czegoś żałować, to każdy miałby co żałować, no bo przecież nastawialiśmy się na playoffy, a playoffom nam nie dano zagrać. Tak, myślę, że każda drużyna podeszła do tego zakończenia sezonu ze zrozumieniem, ale myślę, że też każda drużyna z czołówki miała swoje aspiracje, coś, co chciałaby na pewno udowodnić pozostałym drużynom. No i PGS Krabbeł Chatów w tym składzie, no Łomacz, Petkowicz, myślę, że dobrze się wprowadził w zeszłym sezonie do PGS Krabbeł Chatów. Kochanowski, Kłos, Ebadipur, Szalpuk i Piechocki. To myślę, że to taka była wyjściowa siódemka najczęstsza. W tym składzie zajęli miejsce trzecie. Natomiast to miejsce trzecie chyba nie do końca spełnia ambicje też władz Skry czy sponsorów, bo przed kolejnym sezonem mamy sporo zmian, a o zmianach po dżingielku. Szósty set. Wspomniałem już o podstawowej siódemce z poprzedniego sezonu. No i z tej podstawowej siódemki można powiedzieć, że dwie postaci tak naprawdę odeszły z klubu. Jedna postać to Artur Szalpuk, więc możemy zacząć od pozycji przyjmującego tę naszą małą analizę PGS Krabbeł Chatów. Artur Szalpuk odchodzi do Werwy Warszawa, Orlen Paliwa. Moim zdaniem to nie jest bardzo duża strata. Myślę, że nie, ale to kolejny jakby raz powtórzę to, że jakby straty można ocenić po tym, jak ona została, że tak powiem, załatana. Szalpuka od jakiegoś czasu męczą trochę problemy zdrowotne. Ja mam wrażenie, że on od czasu Mistrzostw Świata 2018, gdzie był jedną z dosyć ważnych postaci, choćby półfinału z Amerykanami, to on tamtej pory już trochę zagubił formę i nie potrafi jej odnaleźć. Dlatego jeśli weźmiemy pod uwagę, że teoretycznie w jego miejsce trafił do Skry Taylor Sander, to strata być nie powinna, chociaż tu jest też od razu się narzuca duży znak zapytania w postaci zdrowia Amerykanina. Sporo w poprzednim sezonie grał Milan Katić. On też pozostał w PGS Krabbeł Chatów na kolejny sezon. I oczywiście zgadzam się z tym, że trudno nie oceniać postawy Szalpuka przez no też pryzmat tych problemów zdrowotnych, z którymi się borykał. Życzymy mu oczywiście zdrowia. On formy tej najwyższej swojej sportowej będzie szukał w Warszawie. Natomiast no, puentując to, wracając do twojego stwierdzenia a propos tych zastępstw, no to trudno sobie wyobrazić lepsze zastępstwo, przynajmniej jeśli chodzi o nazwisko, niż jeżeli chodzi o Artura Szalpuka, niż właśnie Taylor Sander. O Taylorze Sanderze wspominaliśmy dużo już na tym naszym nagraniu, powiedzmy okienku transferowym, które nagrywaliśmy, no nie wiem, z miesiąc czy półtora miesiąca temu. No gwiazda, być może największa gwiazda w historii Plus Ligi. Nie chcę mówić, że największa, ale jedna z największych to bez wątpienia, ale trzeba pamiętać, że przychodzi po sezonie, w którym nie zagrał w zasadzie ani jednego spotkania z uwagi na kontuzję barku. Tak, i o ile jeszcze całkiem do niedawna myślałem, że ten jeden sezon stracony to jeszcze nie będzie może aż tak straszna rzecz, biorąc pod uwagę, że to było sporo czasu na to, żeby doprowadzić go do użytku i do sprawności takiej, żeby nadawał się do gry już od początku sezonu. O tyle to, co się dzieje w ostatnim czasie, już mnie sporym niepokojem napełnia, bo sądziłem, że skoro miał już tyle przerwy, no to Skra raczej szykowała się na to, że on przynajmniej wróci do kadry meczowej od początku sezonu. Tu się okazuje, że nagrywamy w poniedziałek 7 września. Jesteśmy dzień po rozegraniu Superpucharu Polski, turnieju Superpuchara, Taylora Sandera w Warłamowie z zespołem nie było.
i różne, może nie sprzeczne, ale różne takie nie w pełni jasne opinie do nas docierają, że może potrzebować jeszcze kilku tygodni Taylor Sander na to, żeby dojść do jakiejś sprawności. Także pojawia się tutaj spory niepokój, jeśli chodzi o dyspozycję Amerykanina, bo jeszcze do niedawna sądziłem, że on od początku sezonu po prostu będzie już gotowy do grania, może nie w super formie, ale przynajmniej gotowy do grania. Jak żywo przypomina się tutaj sytuacja, gdy PGS Kra zatrudniła Facundo Conte. Warto wrócić, no bo to też chyba no, największy obcokrajowiec, największa postać obcokrajowiec w PGS Krze Bełchatów w ostatnich sezonach. No i on też przychodził po kontuzji. On też przychodził z pewnymi problemami zdrowotnymi. W momencie, gdy zaczął grać na swoim poziomie, no to był, wydaje mi się, że wtedy najlepszym zawodnikiem ligi w sezonie 2017-18, w tym sezonie, w którym PGS Kra Bełchatów zdobyła złoto. Tak, nie mylę niczego, jeśli chodzi o lata, tak mi się, mam nadzieję przynajmniej. Wydaje mi się, że nie mylisz właśnie. No, podobna historia z Johanem Szepsem choćby w Resowie, który też do Rzeszowa trafił po poważnej kontuzji i po jakimś tam czasie oczekiwania myślę, że Niemiec w pełni się spłacił, został jednym z takich, nie wiem, symboli Resowi, można powiedzieć, bo wiele lat tutaj spędził na podpromiu. Tak samo było z Conte, no i od razu się nasuwa wniosek, że to mimo, że ta nasza liga jest w hierarchii bardzo wysoka, no to jednak, żeby ściągnąć taką topową gwiazdę, no to coś musi być jakby odstraszającego dla tych topowych klubów, choćby rosyjskich czy włoskich, że choćby Perugia po tego Taylora Sandera nie sięgnęła z jakichś powodów. No, a PGS Kra Bełchatów zaryzykowała. To, że jego na razie nie ma w kadrze, jeszcze nie oznacza, że to będzie nietrafiony transfer, bo może minie trochę czasu i się okaże, że Taylor Sander być może zdąży wrócić na swój najlepszy możliwy poziom. Tak, bardzo możliwe, że PGS Kra Bełchatów pogubi trochę punktów, zanim Taylor Sander dołączy do drużyny. Natomiast no, ja chciałbym zadać, mimo wszystko, chciałbym zadać ci to jedno pytanie. A czy według ciebie Sander ma wady sportowe? Nie, myślę, że nie ma. Nie ma. No widzisz, a ja uważam, że ma. A ja uważam, że ma, bo tak, bo ani nie uważam, że ma piorunującą zagrywkę, a uważam, że to jest zawodnik... Ale to nie, no, ale to jakby jego zagrywka to nie jest wada, on ma słabszy pewien element, ale to nie sądzę, że to jest wada, w sensie, że jakaś no, dziura. Okej, no dobra, no ale no to... To czy jest zawodnikiem kompletnym i że wszystkie parametry gry ma na bardzo dobrym poziomie? To może tak sparafrazuję to pytanie, bo jakby wada, okej, no nie powiem, że on ma złą zagrywkę, ale chodzi o to, czy on ma świetny blok, świetną zagrywkę, świetny atak i świetne przyjęcie. No to nie, aż tak to nie. Myślę, że ma średnie przyjęcie, zagrywkę ma mocną, ale nigdy nie kojarzę go z jakiejś super regularności. Nie wiem, co sądzę jego, nie wiem, co sądzić o jego bloku, bo po prostu nie mam zdania na ten temat. Ale no, mi się wydaje, że Skrze głównie będzie brakowało walorów ofensywnych i w tym akurat jest świetny i też uważam, że to jest jeden z zawodników, który najlepiej się spisuje na pajpie w ogóle. Tak, ja po prostu chciałem, moje zdanie na temat Sandera jest takie, że on jest w czołówce światowej, ale uważam, że nie jest blisko tego najwyższego topu. Takie jest moje zdanie, po prostu. No tak, nie postawiłbym na jednej półce Taylora Sandera i Wilfredo Leona chociażby, tak, albo Osmany Juan Toreny. Tak, dokładnie. Jeżeli tych dwóch stawiamy najwyżej, no to Sander, no moim zdaniem nie ma podejścia akurat do tych postaci. Patrząc po poprzednim sezonie, nie wiem, pytanie jak z Andersonem, pytanie jak z Ngapetem i tak dalej. Myślę, że to w formie to może być ta półka. Natomiast ja po prostu nie chciałbym i ja nie widzę w Sanderze osoby, która załatwi wszystkie problemy PGS Kry Bełchatów, bo niektórzy trochę tak to postrzegają, że no ten Sander będzie wygrywał wszystko i on będzie kończył wszystko i to on będzie człowiekiem, który no, będzie jakąś maszyną. Myślę, że z tytułu tej kontuzji i z tytułu też jakiejś tam powiedzmy jego predyspozycji, że nie jest tym absolutnym liderem światowym. Ja uważam, że on będzie istotną postacią PGS Kry Bełchatów, jeśli będzie zdrowy, ale nawet pomimo tego nie uważam, że bez wsparcia kolegów on będzie w stanie, nie wiem, no, wygrywać mecze sam, bo moim zdaniem to nie jest ta charakterystyka. Tak? Ja też nigdy go nie kojarzyłem jako akurat, nie wiem, człowieka, który atakowałby 40, na przykład 50 razy w meczu. Więc nie chcę mówić, że jestem jakimś wybitnym Sandero-sceptykiem, jeżeli można tak to ująć, natomiast po prostu tonuję swoje oczekiwania. Tak? Ja nie odmawiam nikomu tego, żeby on z tymi oczekiwaniami popłynął bardzo mocno i napalał się na to, że on będzie tę naszą ligę przerastał, bo nasza liga też potrafiła udowadniać, że wcale nie musi być taka łatwa.
Milate Badipur, Milan Katic, o Katiczu już trochę wspominaliśmy. On też, wydaje mi się, że taki powolny, ale ciągły progres sezonu na sezon. Wydaje mi się, że staje się coraz lepszy. Tak, coraz lepszy, ale też nierówny, bo to nawet świetnie było widać w tym właśnie Warłamowie, że on w sobotę z Jastrzębskim Węglem zagrał bardzo dobry mecz, a z kolei już dzień później z Zaksu bodajże chyba skończył 5 z 20 piłek, mniej więcej jakoś tak to wyglądało w ataku, także... Tak, on w żadnym z elementów w sumie nie jest, może odrobinę na bloku mam takie wrażenie, ale w pozostałych elementach wydaje mi się, że on jest po prostu solidny. I ta solidność pozwala mu czasem zagrać w jednym elemencie lepiej, a w innym gorzej. Ja nie powiem, że na przykład on jest defensywnym, takim typowym przyjmującym, który zawsze zapewni dobre przyjęcie. To tak chodziło mi po głowie porównanie do Pęczewa jeszcze swego czasu, ale wydaje mi się, że to przyjęcie po prostu jednak jest słabsze. Pęczew mi się kojarzy z takim zawodnikiem, który głównie zabezpiecza tyły, tak można to powiedzieć, czyli ma te walory bardziej uwypuklone, defensywne. Z Katicie mi się wydaje, że w przyjęciu jest trochę gorzej, ale to na pewno wartościowy zawodnik, ale nie widzę skry w ścisłej czołówce ligi, jeśli miałby grać regularnie Katic kosztem Sandera. No i prawdopodobnie jeżeli zdrowie będzie sprzyjało, to partnerem Sandera będzie Milat Ebadipur. Obywatel Polski, nie reprezentant Polski, reprezentantem Polski przynajmniej na razie nie zostanie, ale jest to no już od chyba kilku tygodni obywatel naszego kraju. Ponoć kwestie formalne gdzieś związane z transportem to są rzeczy, które sprawiły, że Milat Ebadipur będzie właśnie już teraz mógł po prostu podróżować jako obywatel strefy Schengen, co ponoć ma mu sprzyjać na przykład w transporcie międzynarodowym i myślę, że w dobie koronawirusa to też może się przydać, bo myślę, że te bardzo często te regulacje są ustalane względem kraju. Jakie jest twoje zdanie o Irańczyku? Znaczy na pewno ważniejsza postać od Milana Katicia, także jeśli bym miał jakoś wyobrażać sobie skład, jakieś ewentualne zmiany na pozycji przyjmujących, no to akurat Milada Ebadipura bym tutaj na pewno zostawił, nie szukałbym na siłę jakiegoś zastępstwa za niego. Myślę, że to jest bardzo ważny, wartościowy gracz z gry i dobrze, że zadomowił się Bełchatowie, bo to czołowy w ogóle przyjmujący naszej ligi, to na pewno też spore poruszenie wywołała w Iranie ta sytuacja z jego zmianą obywatelstwa, znaczy w sensie z przyjęciem obywatelstwa polskiego, bo tam różni Irańczycy do mnie pisali, o co chodzi, przestraszeni, że w ogóle Milat zmieni reprezentację i coś takiego, ale to jednak sam Irańczyk temu jakby zaprzeczył, więc chodzi wyłącznie o te sprawy, powiedzmy, pozasportowe. Myślę, że akurat nie musiałby być w tym naszym szeregu do reprezentacji akurat w ścisłej czołówce do gry. No byłby, nie wiem, no jednym z pewnie z 9 gości, którzy mogliby wejść do reprezentacji i grać na całkiem wysokim poziomie. Poprzedni sezon Ebadipura powiedziałbym niezły, może nie bardzo dobry. Wydaje mi się, że w tych swoich pierwszych dwóch sezonach w barwach PGS Kry Bełchatów grał lepiej, natomiast no, prawda jest taka, że jakby no, jego postawa zawsze rzutuje. Gorzej ocenia się zawodników w drużynach, które przegrywają. Ten sezon 18-19 dla PGS Kry Bełchatów był nieudany, 17-18 był zdecydowanie bardziej udany. Tak czy inaczej myślę, że to jest klasa sportowa niezaprzeczalna i to zestawienie Ebadipur-Sander na przyjęciu może być zestawieniem być może najlepszym w lidze, ale to nie jest zestawienie, które na pewno będzie najlepsze w lidze, bo tutaj stawiamy pewien znak zapytania przy zdrowiu Sandera. No tak. Mamy obywatela Polski, mamy też na przyjęciu do uzupełnienia tego kwartetu obywatela Polski z krwi i kości pełną gębą, czyli z pierwszej ligi z KPS-u Sielce do Skry trafia Mikołaj Sawicki. Pokazał nam się Warłamowie jako wartościowy zmiennik na zagrywce i też patrzyłem na jego statystyki pierwszej lidze, to właśnie bardzo dobrze wygląda pod tym względem właśnie asów serwisowych na set, jakieś ponad 0,5, także to całkiem solidny wskaźnik, no i ta zagrywka wczoraj no, mogła się podobać. Wczoraj, w sensie mówię o tym superpucharze. Tak, i to jest jakby też, wydaje się, że taki trend chyba wynikający może z lekkich cięć budżetowych, że część tych pozycji trzecich, czwartych to już nie są zawodnicy,
W zeszłym sezonie na przykład był Piotr Orczyk i Milan Katic jako na tej pozycjach 3 i 4. Teraz mamy Mikołaja Sewickiego, pierwszoligowca. Ja się cieszę, że on otrzyma swoją szansę do treningu. Czy otrzyma swoją szansę do gry? No zależy to od Sandera, prawda? Jeżeli Sander będzie zdrowy, no to on będzie czwarty. Łatwiej się atakuje z tej pozycji trzeciej, to na pewno. Atakujący. W odcinku o Treflu Gdańsk już mówiliśmy. Pewna przełomowa zmiana w naszej lidze. Mariusz Wlazły odchodzi z PGS Gry Bełchatów do Trefla Gdańsk, a z Trefla Gdańsk Bartosz Filipiak. Zostaje Duszan Petkowicz. Sparingi pokazują póki co, że to raczej Serb będzie wygrywał rywalizację. A może wygrywa na ten moment. Tak, ja tak uważam. Ta wymiana Wlazły w Filipiach to wymiana zawodników, którzy jak popatrzymy w statystyki ataku na wysokiej piłce, to jeden z najgorszych siatkarzy wśród atakujących zeszłego sezonu. Także pod tym względem to jakaś tam jakieś podobieństwo zostało zachowane, tak pół żartem oczywiście mówiąc. Ja sądzę, że już w zeszłym sezonie, gdyby Petkowicz dostawał więcej szans gry, to grałby lepiej. Moim zdaniem to jest zawodnik, który, żeby pokazać pełnię swoich możliwości, potrzebuje dużo grania, dużo piłek. A taki system, jak zaproponował Michał Gogol, czyli dzielenie czasu gry pomiędzy Wlazłego i Petkowicza, nie za bardzo Serbowi służyło. Teraz te mecze Superpucharów całkiem niezłe w wykonaniu Serba, ale myślę, że Stargo to na trochę jeszcze więcej. Może być bardzo podobnie jak w zeszłym sezonie, no bo Bartosz Filipiak to jest zawodnik też dobry, który raczej nie sprawi, że tu jakaś jakość znacząco zostanie utracona, jeżeli nie będzie mu grać Petkowicz. Problem tym, że Bartosz Filipiak pechowo już sobie na samym starcie utrudnił sytuację, bo jakiegoś lekkiego podkręcenia chyba stawu skokowego doznał i szybko musiał opuścić boisko. No, jeżeli jego sytuacja była odrobinę trudniejsza z tytułu tego, że Petkowicz wyglądało na to, że wygrywa rywalizację, to ta kontuzja na pewno mu nie pomoże. Szukając jeszcze podobieństw do Mariusza Wlazłego, no to jak Mariusz Wlazły ma na pewno bardzo dobrą zagrywkę i blok, to myślę, że Bartosz Filipiak też nie ma się czego wstydzić. Czyli wydaje mi się, że tutaj, a nie chcę mówić, że to trochę młodsza wersja Mariusza Wlazłego, może z większym potencjałem rozwojowym. Nie mówię, że jakby w wieku Bartosza Filipiaka Mariusz Wlazły był zdecydowanie lepszy i on był po prostu genialny. Bartosz Filipiak genialny nie jest, ale jest na pewno dobry, więc tylko, że nie wiem, czy akurat nie jest problemem trochę PGS Gry Bełchatów z poprzedniego sezonu, właśnie ta gra na wysokiej piłce. No i Filipiak tego nie poprawia, ewidentnie, tak? Nie powiem, że jest złym atakującym, no ale myślę, że te wskaźniki, o których mówiłeś, mówią same za siebie. Być może dlatego właśnie też Petkowicz jest ciutkę wyżej w hierarchii Gogola. Tak czy inaczej, duet atakujących bardzo dobry. No i kwartet środkowych. Karol Kłos i Norbert Huber zostali. Wspominaliśmy już o Jakubie Kochanowskim. On w zeszłym sezonie w barwach PGS Gry Bełchatów, myślę, że grał sezon no co najmniej bardzo, bardzo dobry. No ale on przechodzi do grupy Zaksy Azoty. W jego miejsce Mateusz Bieniek, wypożyczenie z Lube Civitanowa. No i czy według ciebie to rachunek zysków i strat? Na plus, na minus? Myślę, że bardzo podobny. Nie mam takiego przekonania, że zeszły sezon Kochanowskiego był jakiś super dobry. Myślę, że co najwyżej dobry. Myślę, że tam sporo takich momentów było niezbyt korzystnych w jego grze. Też nie, mam wrażenie, że niezbyt pomagał Grzegorz Łomar, bo czasem uważam, że sporo grania było na siłę do środkowych skry, ale to już mniejsza teraz o to. Jeśli weźmiemy pod uwagę to porównanie z Mateuszem Bieńkiem, no to myślę, że to wypada bardzo podobnie i skra jakoś na jakości dużo nie straci, chociaż w tych takich niewielkich niuansach wolałbym, żeby został jednak Jakub Kochanowski. Mateusz Bieniek sporo stracił, jeśli chodzi o granie, bo w Lube nie był tym takim pierwszym wyborem De Giorgiego na ligę, bo musiał grać jeden Włoch, czyli przegrywał rywalizację z Simonem, a do pary z nim grał Simon na Anzani i przez to sporo grania Mateuszowi Bieńkowi odpadło. Jeszcze niedawno musiał wyleczyć kontuzję, także może jeszcze nie jest w najlepszej dyspozycji. Patrząc na tę dyspozycję, pozycję już stricte ostatnią, no to zdecydowanie lepsze wrażenie robił Kuba Kochanowski, ale może trochę po części skusił się na Zaksę dzięki temu, że tam jest Bentoniutti, który potrafi ułatwić życie w ataku. No to tak się, to zadam ci pytanie, co jeszcze Kuba Kochanowski miałby zrobić więcej niż
kończąc 67% swoich ataków, popełniając 11 błędów i 6 razy dając się zablokować w 21 meczach i dokładając 0,6 bloku. Co wiesz, bo jakby wiesz, chodzi mi o to, wiesz, jakby zagrywka nie była jego atutem i moim zdaniem on ma tam jeszcze duże rezerwy i tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości, natomiast no, z tego, z czego rozliczamy głównie środkowych, to nie można nie docenić tych liczb, tak? A wydaje mi się, że poprzeczka kocham... To rzeczywiście bardzo dobrze wyglądają, no to na pewno. Mam wrażenie, że trochę regularności z serwisu stracił, ale to już też szukanie na siłę jakby tak. Jakieś tam minuty. I tutaj jeszcze tak kwitując tę naszą dyskusję, Kochanowski versus Bieniek, Kochanowski ma lepszy blok, moim zdaniem. Więc chociaż o Mateuszu Bieńku od dawna się mówiło, że on właśnie gdzieś odstaje w bloku, ale na przestrzeni paru sezonów myślę, że ogromną pracę wykonał i już tak w tym elemencie nie odstaje. Tak, tylko wydaje mi się, że w poprzednim sezonie właśnie trochę brakowało PGS Krzebełchatów. Jakby na poziomie własnej ofensywy trudno było im cokolwiek zarzucić, ale myślę, że brakowało im też troszeczkę bloku. No i tutaj widzę ten rachunek na delikatny minus. Karol Kłos, Norbert Huber, dwie postaci, które zostały w zeszłym sezonie, więcej grał Karol Kłos. Gdy Norbert Huber grał, zazwyczaj grał wyśmienicie. No, myślę, że większość trenerów lidze może zazdrościć komfortu wyboru środkowych. A czwarty, Sebastian Adamczyk, KPS Siedlce, to również zawodnik, który w pierwszej lidze grał w poprzednim sezonie. Tak, i to gra całkiem sporo, można powiedzieć, że podstawowy zawodnik swojego zespołu. Ciekawie to właśnie, jak będzie to Michał Gogol rozwiązywał, jeśli chodzi o rotację, no bo Norbert Huber pokazał w sobotę w spotkaniu półfinałowym Super Pucharu Polski, że jest chyba w świetnej dyspozycji i w ogóle zdziwiony byłem, że w niedzielę na boisko nie wybiegł, no ale to widocznie może jeszcze nie do końca ze stuprocentowym zaangażowaniem postanowił trener Gogol wysłać w bój swój zespół i postanowił jeszcze trochę wykorzystać te mecze jako rotację, sprawdzenie swoich wszystkich zawodników, dlatego Norbert Huber na boisku się nie pojawił, ale wyglądał bardzo dobrze w sobotę. Myślę, że rotacja. W zeszłym sezonie była rotacja, a trudno było przewidzieć, czy na pewno będzie grał Kochanowski, czy Huber, czy Kłos. W różnych zestawieniach wychodził, w zależności też od przeciwników. Zobaczymy, tak czy inaczej, kto by na boisku nie występował, to środek musi być atutem i będzie atutem PGS Krzebełchatów. Pytanie, czy atutem będzie rozegranie. Grzegorz Łomacz i Michajlo Mitic, Jennings Franciskowicz, on miał dołączyć do PGS Krzebełchatów jako drugi rozgrywający ze Stanów Zjednoczonych, on z powodów tam chyba osobistych zrezygnował, rozwiązał kontrakt, w jego miejsce Michajlo Mitic w zeszłym sezonie, Black Volley Beskidy. Te małe fragmenty, w których widziałem Miticza na nieco w dłuższym wymiarze czasu na boisku, pokazują mi, że będą się modlić chyba o zdrowie Grzegorza Łomacza, kibice PGS Gry. Myślę, że tak. Myślę, że zdrowie Grzegorza Łomacza będzie kluczowe, jeśli Skra będzie miała walczyć o jakieś trofea w tym sezonie, bo Michajlo Mitic nie sprawia wrażenia zawodnika, który mógłby wejść za Łomacza i Skra nie straciłaby na jakości. Dziwny wybór dla mnie, bo sądzę, że już może lepiej było poszukać jakiegoś Polaka na tej pozycji, chociażby z tego względu, że sportowo pewnie niewiele straty by było, a mniej komplikacji z limitami. Michajlo Mitic został dosyć mocno objechany przez swojego trenera w Gazpromie, Ugra Surgut. On tam trafił do Rosji w sezonie 17-18 i po jednej z porażek drużyny Rafael Habibulin, czyli trener właśnie tamtego zespołu, powiedział coś w stylu, że Michajlo Mitic jest hamulcowym naszego zespołu i te 4 błędy podwójnego odbicia w jednym secie, co mu odgwizdali, to jest jego po prostu problem z wyszkoleniem technicznym. Oprócz tego ma wady, jeśli chodzi o jakość i o taktykę. Tak, także dosyć ostre słowa trenera, jak na konferencję prasową, rzadko takie coś się w ogóle słyszy. No i finał był taki, że Mitic przegrywał rywalizację z 39-letnim Rosjaninem Denisem Ignatiewem, a już w grudniu umowę z nim podpisano. Od tamtej pory grał w klubach z Cypru, Libanu i ostatnio właśnie czeski Black Volley Beskidy. Ciekawostka taka, że właśnie Black Volley Beskidy grał ze słynnym libero brazylijskim Serginho, który wiele lat spędził w sadzie Cruzeiro. No i chyba tutaj możemy postawić kropkę, bo jeżeli fakt, że grał z byłym zawodnikiem Sady Cruzeiro jest jakoś jego ciekawostką, charakterystyką, wizytówką, to chyba nie ma co się skupiać. No po prostu
po prostu słaby rozgrywający i tutaj nie ma co tutaj szukać jakichś, nie wiem, wymyślać kwadratowych jaj. Po prostu moim zdaniem jest słabym rozgrywającym. Słabym rozgrywającym nie jest Grzegorz Łomacz, a na pewno nie, jeżeli chodzi o grę na środek. Może trochę gorzej to wygląda, jeśli chodzi na przykład o grę na lewe skrzydło, na prawe skrzydło z Mariuszem Wlazłym. Przy tym dobrym zgraniu te szybkie piłki też wyglądały dobrze, ale różnie bywa, gdy Grzegorz Łomacz musi trochę pobiegać. Więc on z dobrego przyjęcia sobie radzi, natomiast no jeżeli tego dobrego przyjęcia nie ma, to zaczyna się pewien problem ze skutecznością skry, natomiast no, biorąc pod uwagę, że to była druga najskuteczniejsza i to taka, no, powiedzmy na poziomie Zaksy drużyna, jeśli chodzi o efektywność ataku w zeszłym sezonie, no to Grzegorz Łomacz nie może być aż tak słaby. Jak niektórzy go malują, o tak. Zgadza się, jakby to trochę, może nie aż tak, ale trochę podobny przypadek do Dawida Konarskiego, że jest niezbyt cenionym zawodnikiem, a mimo tego jakoś Vital Heinen miejsce w kadrze Polski dla niego znajduje, także nie wiem, jak go można by szybko podsumować, ale uważam, że do grania o Mistrzostwo Polski taki zawodnik pasuje, zresztą skrabił chatu przecież z Grzegorzem Łomaczem, Mistrzostwo Polski nie tak dawno zdobyła, więc to jakby nie musi być problem skry. Mówiłeś przedtem o słabości, jeśli chodzi o blok skry, no to tutaj na pewno Grzegorz Łomacz nie jest jakimś tuzem, tak samo zresztą w zakrywce. Także... Tak, zazwyczaj taktyka jest jednak przez Grzegorza Łomacza i to jest jedna strefa, w której no, trudno jest PG Strzebełchatów nawiązać rywalizację. Tak? To wydaje mi się, że już nawet Benjamin Toniutti ma ten blok bardziej utrudniający rywalom grę. Libero, Kacper Piechocki i Robert Milczarek, para bez zmian względem poprzedniego sezonu. O Kacprze Piechockim wielokrotnie mówiło się w kontekście domniemywanego nepotyzmu, a mianowicie tego, że no prezes Skry to Konrad Piechocki, Kacper Piechocki to jego syn. I nie chcę wchodzić w te tematy nepotyczne, natomiast no też po prostu nie jest libero moim zdaniem na miarę aspiracji Skry Bełchatów i kropka, po prostu. Zgadzam się, jakby popatrzymy na libero w innych zespołach, które prawdopodobnie będą zajmować czołowe lokaty, no to czy weźmiemy Popiwczaka, czy weźmiemy Pawła Zatorskiego, czy Damiana Wojtaszka, no to jednak uważam, że to są znacznie lepsi libero aniżeli Kacper Piechocki, ale to też krótko to puentując, może to nie jest najsilniejsze, ale też z Kacprem Piechockim skra Mistrzostwo Polski zdobywała. Dokładnie. A Robert Milczarek, no siła doświadczenia, on zazwyczaj w roli tego zmiennika, tak, on czasem po prostu poprawia przyjęcie, trochę stabilizuje grę, gdy Piechockiemu nie idzie, on raczej w dużym wymiarze czasowym już nie gra. Trener Michał Mieszko-Gogol, on będzie kontynuował pracę w PGS Krzebełchatów, no jeden chyba no, z tych, jeden z trenerów, o których się mówi, że może w jakiejś tam perspektywie czasu będą obejmować reprezentację Polski, natomiast no, jest to trener bardzo młody, ja sobie osobiście jego postać cenię. Dobra, no to jeszcze szybkie dwa pytania. Najlepszy transfer i największa strata. No. Najlepszy transfer, choć ze znakiem zapytania, Taylor Sander, ale mimo wszystko, co by z tym jego zdrowiem się na początku sezonu nie działo, no to jednak bez wątpienia ten wybór chyba właśnie padnie na Amerykanina. Tak, myślę, że tutaj ciężko jest się z tym kłócić, natomiast no nie można odmawiać wartości sportowej też Binkowi na przykład. A odejście? To jeszcze tak te odejścia kwitując, Droszyński, drugi rozgrywający, on będzie szukał szansy na grę w podstawowym składzie w Indyk Pola ZTC Olsztyn, Piotr Orczyk, Aluron CMC, Warta Zawiercie w kolejnym sezonie, więc Szalpuk, Wlazły, Kochanowski. Myślę, że Kochanowski, tak. Sądzę, że jakby prędzej czy później to musiało nastąpić, to rozstanie z Kry z Wlazłym i sądzę, że może to wyjść, to był Chatobianom na dobre, bo czasem przeciągnięcie tej decyzji, tej sytuacji, to może bardzo doskwierać. I sądzę, że dobrze się stało, że Mariusz Wlazły już się pożegnał z PGS Grubę Chatów, ale no, największa strata dla mnie Jakub Kochanowski. Nowe ciekawe nazwiska z Polski, no to Sawicki, Adamczyk i Sawicki z tą zagrywką, myślę, że będzie miał okazję się pokazać. No i tyle zmian w składzie PGS Skry Bełchatów, więc było ich trochę i te nazwiska też głośne. Było o czym mówić, natomiast my teraz płynnie przechodzimy do awizowanej siódemki, na podstawowej siódemki na kolejny sezon i naszych przewidywań. Szósty set. Awizowana siódemka na pewno na start ligi. Łomacz, Petkowicz, Badipur, Katic, Kłos, Bieniek i Piechocki. Sander oczywiście no, jest
w tej naszej docelowej siódemce i nie ma o czym mówić, ale na start sezonu no, wydaje się, że on po prostu w pierwszych kolejkach może nie grać albo grać mało. I druga siódemka? To Mihajlo Mitic. Oby dla kibiców z Krymu, może nie, ale tak to wygląda. Mihajlo Mitic, Bartosz Filipiak, Milan Katic, ewentualnie Sander, zobaczymy kiedy Amerykanin dojdzie do zdrowia. Dalej jest jeszcze Adamczyk, Huber i Robert Miłczarek. Tak, i Sawicki chyba na czwartego. Zgubiłem Sawickiego dokładnie. Ale tak, więc no i to jest ta podstawowa siódemka. Zakładając, bo teraz tak, dwa warianty. Zakładając, że Sander jest zdrowy i gra na miarę swojego potencjału, bo to jest jakby kluczowe dla tej też naszej oceny przewidywań. Więc pierwszy wariant. Sander gra na miarę potencjału, to PGS Krabbeuchatów kończy na którym miejscu, Filip? Jeśli zakładać, że Sander gra na miarę swojego potencjału, ja widziałem Skrę na pierwszym miejscu no, na koniec sezonu, jako mistrza Polski. Ja mimo wszystko stawiam ich potencjał niżej niż Zaksy. Też właśnie z tego względu, że jakieś tam zmiany nastąpiły. Czy inaczej, no jeżeli Sander będzie grał na miarę swojego potencjału, no to powinni awansować do finału, a w finale trudno jest mi podejmować taką jednoznaczną decyzję Zaksa czy PGS Krabbeuchatów. Natomiast no ja uważam, że ten system gry Zaksy będzie jeszcze bardziej doszlifowany. Oni w zeszłym sezonie byli najlepsi w ofensywie, powinni być jeszcze lepsi, a dodatkowo poprawią te walory defensywne i zagrywkę. W przypadku PGS Krabbeuchatów, no Bieniek będzie prawdopodobnie grał na podobnym poziomie co Kochanowski, no i w zasadzie wszystko stoi na tym Sanderze. Jeśli Sander będzie dużą wartością dodaną względem Szalpuka, to PGS Krabbeuchatów no może sięgnąć szczytu. I myślę, że ewidentnie no ten przedział trzydrużynowy, no to nie sposób nie wskazać miejsc 1-3. Myślę, że brak medalu Skry będzie bardzo dużym rozczarowaniem dla Bełchatowian. Tak, tradycyjne typowanie, trzy pozytywne nasze to właśnie miejsca 1-3. Od samego początku, jak zobaczyłem transfery, to sądziłem właśnie, że PGS Krabbeuchatów będzie tym dla mnie, jak już będę musiał wskazać, to kandydatem numer jeden, ale po tym, co widziałem w Aromowie, no to jednak Zaksa robi olbrzymie wrażenie i już nie jestem tak przekonany, że to PGS Krabbeuchatów. Myślę, że wiele osób nie jest, przy czym to jest sezon przygotowawczy. To jest ten moment, w którym drużyny jeszcze się docierają. Bo jednak tych zmian w Zaksie w pierwszej szóstce była tylko jedna i tam od lat w sumie szkielet zespołu jest w miarę taki sam, niewiele tam się zmienia, jeśli chodzi o ten taki podstawowy rys drużyny, a w PGS Grze no trochę inaczej, bądź co bądź jednak trzeba będzie pasować tego Bieńka, w końcu trzeba będzie pasować Sandera. No i pytanie, ile czasu będzie na to właśnie wpasowanie Amerykanina na kluczowy moment sezonu. Okej, okay, no to tak kończąc w sumie już nasze nagranie, bo nie, żeby nie przedłużać tego na siłę. A co w sytuacji, w której Sander nie będzie grał? Gdzie jest potencjał PGS Kry, jeśli Sander nie gra albo gra słabo, albo wypada na większą część sezonu i nie potrafi powrócić do formy i gramy Badipurem i Katiczem? To myślę, że Skra się załapie do półfinału, ale do finału nie ma. I myślę, że będzie bardzo też trudno w ogóle o medal. No właśnie, no i to może chyba... Może być też tak, wiesz, że na rundzie zasadniczej wyląduje na piątym miejscu, bo tak trochę ponad pozostałe drużyny, no to widzę Zaksę, widzę Warszawę, Skrę, Jastrzębski Węgiel i Asakorysowie, także jeśli założyć, że nie będzie Sandera, to Skra z Katiciem myślę, że jeszcze na co najmniej piąte miejsce by się załapała. Ale już o sam awans półfinału ewentualnego do finału to już czarno to widzę. No i chyba w tym miejscu możemy postawić kropkę. Nasze typy 1-3, jeżeli będzie Sander grał na miarę swojego potencjału ogromnego, no i jeżeli nie będzie grał, no to okolice wiesz, półfinału. Wiesz, co my mówimy o Sanderze, ale ja się też ogromnie obawiam, jakby dałem temu wyraz, co będzie, jeżeli na przykład Grzegorz Łomar wypadnie na jakiś czas, bo to też może kolosalnie pokrzyżować szyki Bełchatowianom. Tak, ale tak, no to jest prawda w zasadzie z tego takiego kwartetu czołowych czterech drużyn zeszłego sezonu, no to
i Zaksa, i PGS Krabbełchatów mają ten problem z drugim rozgrywającym. Myślę, że Warszawa z Kozłowskim i Jastrzębski Węgiel z Terwaportim to jest w ogóle zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o jakość rozegrania. No ale cóż, no Franciszkowicz nie dotarł do Bełchatowa, dotarł Mitic. Ale to, wiesz co, to też chyba od razu trzeba wyjaśnić, to nie było tak, że Franciszkowicz to byłby jakiś super następca Grzegorza Łomacza, bo ja uważam, że Franciszkowicz jest bardzo przeciętnym rozgrywającym. Tak, ale może nawet gdyby był Amerykanin, to też nie byłby zbawcą skry na wypadek kontuzji Grzegorza Łomacza. Ale może nie popełniłby czterech błędów podwójnego odbicia w jednym secie, może dokładnie, nie. Dokładnie. No i tutaj możemy skończyć. PGS Krabbełchatów będzie mocna. Jak mocna, dajcie wyraz swoim opiniom w naszych mediach społecznościowych. Jak na razie na Twitterze większość z was typuje, że to będzie no, finał. Albo złoto, albo srebro. A jak do końca będzie, czas pokaże. No i tak, tutaj kończymy. Za dzisiejszy odcinek odliczamy do ligi. OPG jest Krzebełchatów. Dziękuję, Piotr Złoch. I Filip Korfanty. Dzięki. Dzięki.